Cześć, witajcie, jestem Suert, gram dalej w Dying Light. Dalej sobie zrobimy misje poboczne i myślę, że to będzie już chyba jeden z ostatnich odcinków, kiedy te misje poboczne będziemy robić. Potem już kontynuujemy wątek główny. Jeżeli się uda, to w tym odcinku umieszczę dwie takie misje, no a jeśli nie, no to będą dwa odcinki. No i tak jak mówię, to będzie całość, to będzie wszystko. Człowiek w masce, takie zadanie. To zadanie otrzymujemy w wiosce rybackiej, kiedy robimy jedno z zadań głównych dla Raisa, zbieramy haracz. No i tam spotykamy Musę, on nam daje to zadanie. Zarażeni wdarli się do wioski rybackiej. Musa mówi, że wrota zostały podstępnie otwarte przez osobnika w masce gazowej, który mieszka poza wioską. Rybacy opłacają Raisowi za ochronę, a ponieważ udają teraz jednego z ludzi Raisa, muszę przyjrzeć się bliżej temu człowiekowi w masce. I to zadanie na mapie, tutaj jakby dalszy ciąg, mamy właśnie w tym miejscu. Tutaj jest chyba ta wioska rybacka, o ile się nie mylę. No, a tutaj trzeba odszukać człowieka w masce. Jest jakiś dom. Jest też jakaś szopa. Rozejrzyjmy się tutaj. Trudny zamek, ale coś może skrywa fajnego. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale jakoś poszło. Zapalmy sobie latareczkę. Oje, no tu kolejny trudny, dobra. Jedziemy z koksem, zbieramy co dają. No i elegancko się udało. Tutaj człowieka w masce nie ma, ale mamy tasak do wołowiny. Obrażenia 100 i sakiewka warta chyba z 500 dolców. Tutaj jeszcze jedna skrzynia z zamkiem, tym razem średni, powinno pójść łatwiej. Udało się, było trudniej niż z tym trudnym zamkiem. Ale mamy. Tego kija nie chcę. Poza tym mamy brak miejsca w ekwipunku. Od razu sprawdźmy sobie ten ekwipunek. Tasak do wołowiny, stuwa. Doskonały kij baseballowy, młotek rzeźbiarski, tasak z czubkiem. No właśnie, to wszystko mi się tu przyda. Na razie nie chcę nic rozwalać. Jeszcze jedna skrzynia. No warto było wejść tutaj, nie powiem. Zawsze można pozbierać fajne fanty. Cyk, cyk. No i dobra. Raczej bym się spodziewał człowieka w masce gdzieś tutaj w tej chacie. Ja sobie obejdę dookoła. Tu mamy drzwi, pewnie zamknięte. Aha. Dobra, może czas się tutaj gdzieś wdrapać. Tutaj nie ma nic. Jeszcze tutaj coś można pokombinować. Tutaj mamy skrzynie. Kurde, same skrzynie z zamkami średnimi. Elegancko. Słaby nóż, ale kawa się przyda na sprzedaż. Ha. Gdzie tu można wejść do tego kolesia? Szukajmy jeszcze śmietniki. Tu nie wejdę. O, tu coś mamy. Stój! Ani kroku dalej! Szakur dzisiaj nie chce gości! Gdyby Szakur nie chciał gości, Szakur nie uszkodziłby płotu w wiosce rybackiej. Co? O czym ty mówisz? To nie był Szakur! To był człowiek w masce! To ty jesteś człowiekiem w masce. Ja? Zwariowałeś. Dlaczego tak myślisz? Bo nosisz maskę przeciwgazową. Ktoś cię nabrał, kolego. Ten ktoś się podszywa. Specjalnie zakłada maskę, żeby wyglądać tak jak ja. Żebyś potem był zły na Szakura. Ale Szakur wie, kto to zrobił. Szakur widział go bez maski. Więc twierdzisz, że to był ktoś przebrany za ciebie? Ja patrzyłem zza skał. On nie widział Szakura, ale Szakur widział jego. Niech Szakur lepiej mi powie, kto to był.
Nie, moje informacje są zbyt cenne. Jeśli chcesz wiedzieć to, co wie Shakur, musisz najpierw coś dla niego zrobić. Wtedy ci powiem. Ja się z tobą nie targuję. Oczywiście, że nie. Shakur mówi, co masz robić, a ty słuchasz. Teraz słuchaj Shakura. A czego dokładnie Shakur chce? Tu zaraz jest jezioro. Worek z moimi skarbami wypadł z łodzi i leży na dnie. Musisz być jak ryba i popłynąć, żeby wydobyć go dla mnie. Idź, przynieś. Idź, przynieś. Normalnie jak do psa, człowieku. No ale nie mamy wyjścia. Ale oni normalnie traktują nas. Mamy gdzieś to jeziorko rzeczywiście. No jest tutaj. W ogóle tam nam się odblokowała bezpieczna strefa. No weź to teraz, bądź mądry i przeszukaj sobie to jezioro. Gdzieś trzeba znaleźć tą jego torbę. Ha! Pierwsze durkowanie. Pierwsze durkowanie nieudane. Dobra, ale tutaj jest chyba... Za tych kamieni sobie wypłynę. O! Tutaj spróbujemy. Mamy torbę ze skarbem, super. Co tu jest w ogóle? A, baseball niepotrzebny. Dobra, trzeba wypływać. O Jezus Maria. Szybciej, 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 szybciej. No. Gitara. Teraz trzeba do tego całego Shakura powrócić. Mniej więcej na środku jeziorka to znalazłem. Dalej, 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 dalej. No idziemy do mistrza Shakura. Teraz może nam wyjawi tajemnicę. Kto się przebiera za niego? O, gdzie to było wejście? Tutaj. Mam twoją torbę. Nie mogłeś sam jej wyłowić? Shakur nie umie pływać. Daj najpierw worek. Potem powiem, kto się pod Shakura podszyba. W porządku. Okej, Shakur, powiedz mi, co widziałeś. Najpierw podszywacz wymyka się z wioski. Jest bardzo cicho, jak prawdziwy szpieg. Potem nakłada maskę na głowę. Potem podkrada się z powrotem do bramy. Ale już głośno, żeby go strażnicy zauważyli. Potem przecina skobel i ucieka. Rozpoznałeś go? Jak dla mnie, to jakiś wariat. Zupełnie nie jak Shakur. Ale czy wiesz, kto to był? Owszem, to jeden z rybaków. Ten, który przebiera się za Shakura. Jasne, sprawdzę to. Z ciekawości, Shakur, co było w torbie? Powietrze. Moje czyste powietrze. Teraz znów mogę oddychać. Jest tu trochę świrów. Nie ma co. Pomów ze strażnikiem. Dalszy ciąg zadania. Człowiek w masce. No, musimy wrócić do wioski. No i w zasadzie jesteśmy w wiosce. Jesteśmy w bezpiecznej strefie. Musimy tutaj porozmawiać ze strażnikiem. Patrzę, czy nic nie ma w tych śmietnikach, ale nic nie widzę. Mamy strażnika. Ma klucz do tej bramy? Tylko kilka. Tom, Gursel i Musa. Dzięki. Musa zlecił nam to zadanie. Gursel to szef tutejszej wiochy, a spróbujmy od niego zacząć.
Pytanie, czy możemy wejść? Widziałem, jak budynek się... Można. Przeszukajmy sobie jego chatę. O, notatka numer 9. Co on tu jeszcze może mieć? Zobaczcie, maska gazowa. Pomów z Gurselem. Dobra, to już wiemy, kto tu się przebiera za człowieka w masce i kto otworzył bramę, kurczę, przemieńcom, zarażonym. Słabo trochę, Gursel. Co mogę dla ciebie zrobić, Crane? Uszkodziłeś bramę, Gursel. Wpuściłeś zarażonych do wioski. Ja? To był ten wariat w masce. Strażnik go widział. Ktoś inny widział ciebie. Kto? Gdzie on jest? Pokaż mi. Jest jeszcze ta maska, którą znalazłem u ciebie. No dobra, ale co niby miałem zrobić? Mieszkańcy nie chcą się opłacać Raisowi, a Rais robi się już niecierpliwy. Dlatego cię tu wysłał, prawda? Pozwoliłeś, by zaatakowali twoich ludzi? Musiałem jakoś przekonać ludzi, że potrzebują ochrony Raisa. No i plan zdał egzamin, więc o co ci cholera chodzi? Bo Musa chce ukatrupić człowieka w masce. I to ma być problem? Tak. Upewnij się, że tego nie zrobi, bo będziesz musiał wyjaśnić, czemu wpuściłeś zarażonych do wioski. Dobra, dobra, pogadam z Musą i strażnikiem. Pomów z Musą, to nasza rola. Gdzie on jest? Tutaj. Załatwione. Człowiek w masce nie będzie już wam przeszkadzał. Zająłeś się nim? Nie, to nie było konieczne. Po tym, co zrobił? Może ci się to nie podobać, ale mordowanie ludzi to grubsza sprawa. Jeśli uznasz, że tak nie jest, to będziemy mieli do pogadania. Nie ma sprawy, się tylko wściekłem. Nie krzywdzę ludzi bez powodu. Dzięki, że z nim pogadałeś. 5000 punktów doświadczenia, nagroda do ulepszenia broni, mistrz. No to elegancko, opłacało się. Teraz kolejne zadanie, które bym chciał sobie zrobić, to jest Królowa Wiedźm i też zrobimy ją w tym odcinku. No i to będzie wszystko. Potem jedziemy z wątkiem fabularnym. Parę tych zadań pobocznych, które zostało, to niech sobie będzie. Zresztą ich tak naprawdę tutaj jest cała masa, bo te wszystkie wykrzykniki to są być może zleceniodawcy. Tutaj mamy udaj się do jaskiń w nocy i zbierz wszystkie grzyby. Nie ma co czekać. Spotykamy się koło tych jaskiń w środku nocy. No i moi drodzy, jest noc i my jesteśmy we właściwym miejscu. Już sobie wszystko oglądamy. Zadanie Królowa Wiedźm. Udaj się do jaskiń w nocy i zbierz wszystkie grzyby. Poznałem Dalię, zwaną Wiedźmą. Twierdzi, że potrafi przyrządzić miksturę, dzięki której będę mógł bezpiecznie poruszać się wśród zarażonych. Dalię poznaliśmy na bazarze. Ciężko w to uwierzyć, ale może warto to sprawdzić. Tak na wszelki wypadek. Muszę znaleźć jaskinię i zebrać czarne grzyby, których Dalia potrzebuje do wywaru. No, my się musimy wybrać do tych jaskiń w nocy. Te jaskinie są tutaj, na południu mapy. Na południu slumsów. Dokładnie w tym miejscu wszystko widzicie. I jesteśmy tutaj przed wejściem do jaskini. Mamy noc. Tutaj trzeba zanurkować. Nie da rady inaczej się przedostać. Spory kawałek trzeba chyba przepłynąć. No gdzieś w tej jaskini tutaj trzeba by pozbierać te grzybki. Okej, miejsce na razie czyste, nikogo tutaj nie widzę. Pytanie, gdzie te grzybki są? Zaraz się wszystkiego pewnie dowiemy. Stamtąd dziś przypłynęliśmy. Dobra. Są zarażeni. Czy będzie trochę zabawy?
Co za sieczka. Gorzej, że to noc, cholera. Dobra, zapalili się. Teraz może będzie łatwiej. Jarać się, śmierdziele. Szkoda, że nie można... Oż ty, cholero. Nie wiem, czy od kogoś tutaj dostałem jeszcze. Chyba nie, dobra, można teraz spokojnie sobie tą skrzynię tutaj zobaczyć. Wszystko co tu jest, co z nich też zostało. Sznurek, weźmy to. Otwierajmy. 92, nie chcę na razie tej siekierki, mam inne bronie. Dobra, trzeba by odnaleźć te grzybki, już widzę, że tutaj coś jest. Jest jeden grzyb. Tam można chyba przejść dalej. Ale zobaczmy, czy tutaj jakieś są. Jest. Okej, tu jest kolejny. O kurde. 10 grzybów muszę pozbierać. No to nie jest taka prosta sprawa. Z tego coś tu zostało. Coś tu pokazywało. Dobra, pal licho z nim. Coś mamy. Dobra, wchodzimy dalej. No jasne i ciasne. Słyszę kolejnych zarażonych. To nie będzie taka prosta przeprawa, jakby się wydawało. Oho, oho. Jest ich dwójka, macie. Będzie łatwiej może. Padli. Dobra. Duża zabawa nocą, to jeszcze kurde w grzybobranie. Ten jeden coś... O, w końcu. Już myślałem, że nieśmiertelny albo ognioodporny. Z tą latareczką, kurde, bieganie. Dobra, idziemy. Tu widzę, te grzyby są. Odgłosy, kurde, cudowne. 6 grzybów. To teraz trzeba iść tutaj w tę stronę. To nam zostało do przeszukania. O kurde. Tu jest trudniej z deka. No, potem się trzeba wracać, więc lepiej to przeskoczyć. Udało się. Są grzyby tu. Są grzyby tu. Chyba tam na drugą stronę muszę przeskoczyć. Tutaj już nic nie widzę. Udało się. Tu mamy grzyby. Jeszcze może, żeby czegoś tutaj nie opuścić. Został ostatni grzyb chyba tutaj. Elegancko, mamy całość. Wróć z grzybami do dali. Wow, niezauważony przez tych przebieńców. No tak, jak w takiej jaskini się schowałem, to ciężko byłoby mnie zauważyć. Dostałem więcej punktów za to. Ktoś tam przybiegł. Zleciał. Dobra, moi drodzy, to co? Spotkamy się tutaj koło dali na bazarze. Powoli to mamy nawet dzień. Jest i bazar. Gdzieś tutaj jest nasza królowa wiedźm. Proszę, oto i ona, Dalia. Mikstura
pozwoli ci poruszać się pomiędzy Immortui. Nie działa jednak długo i może zaburzać zmysły. Mogę uważyć silniejszy dekokt, ale potrzeba do niego potężniejszych składników i bardziej ryzykownych. Teraz jesteś gotów, by mi służyć. Czego chcesz? Od ciebie? Ależ zupełnie nic. Nigdy już nie będę od ciebie niczego chciała, biegaczu zwierzy. Możesz iść i robić cokolwiek tam sobie chcesz. Człowieku o wolnej woli. Ale prawda jest taka, że zawsze zrobisz to, czego będę chciała. Nawet teraz jesteś pod moją całkowitą kontrolą. Brak miejsca w ekwipunku. Zróbmy sobie, kurde, szybko miejsce. Ten młotek, on już, kurczę, się mocno zużył. Już nie mogę go naprawiać. Jego sobie rozmontujemy. Jeszcze nie ma miejsca w ekwipunku. Aha, dobra. Dziwić się, że nie ma miejsca. Weźmy ten młotek w to miejsce. I teraz bierzemy mikstura dali z grzybków. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Nagroda plan mikstura maskująca dali. Swoją pozorną wolnością. Możesz odejść, ale nie na długo. Mikstura dali z grzybków, mamy to. No, czyli to powinno nam pomóc się chronić albo jakby przebiegać niezauważonymi pośród nieumarłych. Gdzieś tutaj pewnie też jest, o właśnie, broń. Mikstura maskująca dali. Grzybki chyba nie powinny tak działać, ani smakować, ani tak zawodzić. Możemy sobie taką miksturę zrobić. No, będzie nas maskowała pewnie przez jakiś czas. Moi drodzy, na razie to wszystko, jeśli chodzi o zadania poboczne. Ja myślę, że w kolejnym odcinku wracamy spokojnie sobie do misji fabularnej. Zobaczymy, co i jak. I może będziemy to teraz przeplatać czasami jakimś tam zadaniem pobocznym. Ogarnąłem tą grę jako taką. Myślę, że idzie już całkiem. Więc można próbować różnych tutaj innych zajęć. Na razie to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, cześć! Widziałem, jak budynek się wali. Co to było?